Dziękuję bardzo. To moje wystąpienie jest podzielone na dwie części. Wpierw zajmiemy się właśnie ubezpieczeniami jachtów. Czymś, co na co dzień właśnie zajmuje się w imieniu Ricardo. Przez pracę z Pantenius, z bezpośrednią Pantenius. I chciałbym Państwu powiedzieć na przykładzie, na podstawie naszych doświadczeń, tak naprawdę, tego, co, z czym się spotykamy na co dzień i z czym ta nasza praca codzienna jest, że tak powiem, z czym się spotykamy na co dzień. I chciałbym Państwu powiedzieć głównie, czy ja się skupię tak naprawdę będę mówił o wypadkach jachtów w kontekście mienia, tak? Czyli samego sprzętu. Nie będę się koncentrował na ludziach, bo my głównie się zajmujemy mieniem i to jest klucz naszej pracy na co dzień. Te wszystkie wypadki, które się spotykamy, podzieliłem na 8 kategorii. W chronologii od najrzadziej występujących do najczęściej występujących. I właśnie przy tej okazji też zrobię kilka uwag na temat tego, czym my się zajmujemy, czyli po prostu ubezpieczeń. Na co mieliśmy dać uwagę, a jeśli już myślimy o ubezpieczeniu i czym są nam przydatne. Więc tak, miejsce ósme wśród tych kategorii 8 najczęstszych wypadków to są wypadki w transporcie. Tak? Tym wypadkom, zwłaszcza drogowym, oczywiście mogą ulec zwłaszcza mniejsze jednostki, które są transportowane na szczepach. Tutaj jak widzimy łódkę gratową, która po prostu klasyczną kraksę zaliczyła. Natomiast wypadki w transporcie, to nie tylko wypadki drogowe, ale też w transporcie drogowym. Tutaj widzimy akurat rozładunek nieszczęśliwy jachtu, który wracał z Karaibów, który był rozładowany z tego statku. Ale także każdy jacht jest przynajmniej dwa razy w roku budowany albo wyciągany z wody. I to też jest transport drogowy. Tak? Tutaj widzimy zapis z kamery przemysłowej z Maliny we Włoszech, gdzie niestety błąd operatorski tego operator dźwigu spowodował, że został zbudowany nie tylko jacht, ale również dźwig. No i widzimy oczywiście wszystkie uszkodzenia związane, czyli co najmniej połamany maszt, szkody na pokładzie, związane z tymi podającymi elementami na pokład. No i oczywiście na pewno dźwig już nie będzie taki sam jak kiedyś. Tutaj z kolei widzimy wypadek drogowy nowego jachtu, jak podać po tej ładnej folii, w której ten jacht jest zapakowany. To też może się oczywiście wydarzyć. Dlaczego to pokazuję? Dlatego, że jeśli wpadujemy ubezpieczenie łódki, warto zawsze zwrócić uwagę na to, tak naprawdę, od kiedy ona jest nasza. Bo wtedy, kiedy ona jest nasza, to wszystkie rzeczy, które się z nią dzieją, idą na nasze konto. Tak? Także jeśli kupujemy nowy sprzęt, to zawsze umowa na sprzedaży reguluje moment przeniesienia własności, to jest ten moment, kiedy wszystkie koszty, obowiązki, no i oczywiście te przyjemności idą na nasze konto, ale akurat ta sytuacja nie należy najczynniejsza. No dobrze, miejsce siódme. Jakieś pomysły mają Państwo, co może być, może Państwo mi powiedzą taką małą ideę, może bym zaproponował, żeby tam rozruszać tutaj tą audiencję, audytorium. Mieliśmy wypadki w transporcie. Co może być jeszcze z takich mniej spotykanych wypadków? Podpowiem coś, co jest totalnym przeciwieństwem wody. Ogień. Ogień, oczywiście, tak? Mało kojarzący się z łódkami wypadek, ale oczywiście się zdarza. Tutaj widzimy akurat wypadek sprzed 2 lat w Berlinie, Marina Lanke nad jeziorem Panze. W tej hali akurat spłynęło 30 jachtów. Tutaj mamy inny pożar hali, które zimowały jachty. I co tutaj widzimy? Oprócz tego, że te łódki oczywiście już do niczego się nie nadają, nawet do remontu, to jeszcze pozostaje nam kupa tego, co zostało. Tak?
To, czemu o tym mówię, to jest dlatego, że to jest też koszt, który musimy ponieść, tak? Bo nie wiesz, że albo musimy kupić nową jednostkę, albo jeśli jest remontować, to raczej akurat nie ma co, no to przywrócenie tego mienia, ale też usunięcie tych braków i utylizacja tego braku jest kosztem, który się pojawia w tego typu wypadkach. My akurat stoimy na tym stanowisku, że tego typu koszty właśnie usuwania i utylizacji braków powinny być limitowane i taką właśnie zasadę wyznajemy. Tu inny przykład tego, że łódki płoną nie tylko na lądzie, ale też na wodzie. To jest dosyć ciekawy wypadek, gdzie też łódka zaczęła płonąć na wodzie, a w trakcie tej akcji gaśniczej ta łódka zatonęła, tak? Także mamy znowu temat pod tytułem usuwanie braku, czyli wydobycie go z dna i prawdopodobnie też utylizacja, to nie wygląda, żeby coś się dało z tą łódką zrobić. Tak? Miejsce szóste. No już wróciłem, także nie będę się pytał. To akurat przykład z mojej firmy. Taka niepozorna łódeczka Delta 22. Co tu się wydarzyło? To jest to, że w piątek po południu właściciel odpływał sobie tą łódką. Rano dostaje w sobotę telefon, że już ta łódka nie ma takiej pływalności jak kiedyś. Co się wydarzyło, to po prostu zapał przy tablecie się rozszczelił i przez całą noc tyle naleciało wody, że łódka zatonęła w swoim miejscu wstrzymywania. Co to jest ważne? Jest ważna szybkość reakcji, tak? Im szybciej się dowiemy o jakim wypadku, tym szybciej możemy zapewnić służbę tym bartonurków z tymi bojkami, którzy podbili te bojki pod łódkę i wyciągnęliśmy tą łódkę z wody. Dzięki temu, że szybko ta łódka została przyjęta z wody, no okej, okay, elektronika powiedzmy wiadomo do wymiany, tak, bo wszystko teoretyczne to w kontakcie z wolną wodą raczej nie daje się do ponownego użytku, ale silnik, im szybciej się go zakonserwuje, wypłucze ze swojej wody, zakonserwuje olejem, tym jest większa szansa, że będzie nam służył ponownie. No inny przykład warowniczy z pojęcia akurat jezioro Commonwealth w Włoszech. No dobrze, miejsce piąte. Pomysły? To już tak bardziej, że tak powiem, częstsze wypadki, więc jakieś może coś widzieliśmy, czymś się kojarzy. Sprawdzamy. Defekty techniczne, złamanie maszyn. Bo każdy słyszał o złamaniu maszyn, tak? Inne podobne defekty techniczne, tak? Tutaj widzimy akurat złamany maszt na jachcie niemieckim, ładny węglowy maszt. Co wiemy o masztach, to jest to, że drugiego takiego samego masztu, tak samo starego, tak samo tego nie kupimy. Nie kupimy gdzieś tam, nie wiem, na jakimś złomoku, bo takie rzeczy nie istnieją, tak? Trzeba kupić nowy maszt. Dlaczego o tym mówię? To jest dlatego, że my wyznajemy taką zasadę nowe za stare, tak? Złamaliśmy stary maszt, nie wiem, 5-6-10-letni maszt, musimy kupić nowy. I taki zwrot kosztów nam się powinien należeć, taką zasadę właśnie wyznajemy. Tutaj widzimy z kolei generator, który uległ zatarciu. Dlaczego to się wydarzyło? Dlatego, że uszczelka się rozszczeliła. Sama uszczelka jest rzeczą eksploatacyjną, tak? Zmiana różnych uszczelek należy do normalnej eksploatacji różnego rodzaju maszynerii. I samo uszczelnienie, czy taka rzecz eksploatacyjna, nie jest w żadnym ubezpieczeniu, nie jest ubezpieczeniu, ale już konsekwencja, następstwo tego uszkodzenia eksploatacyjnego powinno być ubezpieczone i taką też właśnie wyznajemy. Tu z kolei widzimy defekt techniczny instalacji gazowej, który doprowadził do pożaru. Nie jest znowu moment zdjęcia, podnoszenia tego braku i te wszystkie elementy, o których mówiliśmy. Miejsce czwarte. Najczęściej w nocy. Płyniecie na przeszkodę? Na bilizmę. Dobra, sprawdzamy. To mamy, tak? W nocy.
Jeśli myślimy o łamaniu kradzieży, czy o kradzieży myślimy, to często myślimy, że jest kradziona cała jednostka, to nie jest najczęstszy przypadek. Najczęściej jest ukradzione drobne elementy, tak? Jakaś elektronika, drobne wyposażenie z jachtu. Ludzie kradli i będą kraść prawdopodobnie do końca świata i przed tym się nie ustrzeżymy. No, czym musimy pamiętać, to jest to, że tu zostało złamane prawo i potem musimy poinformować policję, tak? No, to jest jakby pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić. Druga rzecz, to oczywiście poinformować swojego ubezpieczyciela. Ale jeśli już zostanie kradziona cała jednostka, co się zdarza, mamy średnio rocznie około 35 jachtów w Europie, czyli nie aż tak dużo, na powiedzmy tych 80 tysięcy jednostek, które ubezpieczamy, to znowu jest ważny czas reakcji. Tak? Im szybciej się dowiemy, tym mamy większą szansę na odnalezienie tej łódki. Mówimy, że jeśli dowiemy się w ciągu statystycznie mówimy, że jeśli dowiemy się o tym w ciągu 2 dni, mamy 50% szansę na odnalezienie tej łódki. Tak? Wysyłamy listy kończą do tysięcy naszych kontaktów, gdzie identyfikujemy tę łódkę, jeśli ktoś wiedział, to zawsze może pomóc. Dwa miesiące temu na przykład złapaliśmy łódkę na granicy ukraińskiej, i która no, przekroczyła tą granicę, to prawdopodobnie nie do odzyskania, no w tym wypadku akurat się udało. No dobrze, co by jeszcze stało? Już padało, słyszałem gdzie. Jak mamy mało wody, to się dzieje? Gliwizna. Tak, wyjście na gliznę, szklanowanie. Tutaj taki ładny przykład wejścia na gliznę malownicze. Inne akurat z Francji, niemieckiego jachtu. No i co się dzieje? Znowu mamy, oprócz tych wszystkich uszkodzeń, których doznała ta łódka w takiej przygodzie, no to znowu mamy usuwanie braku, czy całą tą akcję dookoła związaną. Tutaj widzimy akurat holownik zatrudniony do tej akcji. Znowu mamy tę łódeczkę, która wpłynęła na prowadę skały w Chorwacji. Co się działo? No. Trzeba było zatrudnić ten dźwignik pływający, żeby ściągnął tą łódkę z tych skałek. Jeden dzień pracy dźwigu takiego dźwigu kosztuje 25 tysięcy euro. Jeden dzień ten dźwig płynął ze swojego portu na miejsce akcji, drugi dzień dźwig pracował, trzeci dzień dźwig wracał. Tak? To powiedzieć, ile samo akcja ściągania z mielizny kosztowała, nie mówiąc o naprawie tej łódki. To już zdradziłem, ale no, to jest problem. No i to jest zdjęcie główek w górkach zachodnich. To też nie jest czarno-białe. No, to jest jak w Stoczni Gdańskiej, w większości Państwa pewno znany. Tutaj widzimy, znaczy normalnie tu znajduje się na brzeżu, tak? Tu jest gdzieś pole, tak? Płacowka sprzed 3 lat, zjawisko całowki Państwu doskonale znane. No akurat na nieszczęście tych jednostek ten grup nie jest wyposażony w pływające pomosty. Tego samego dnia, oczywiście taka sama sytuacja była na przykład w Pyni, gdzie większość pomostów jest pływających, tam się za dużo nie podziało, a tutaj po prostu posłani już nie byli w stanie regulować tych wszystkich cum i te łódki się dobijały. Tutaj mamy taką ładną drewnianą łódeczkę, której naprawa kosztowała 50 tysięcy złotych po tej całce. Tu z kolei widzimy huragan w Australii, który przemieścił wszystkie łódki prawdopodobnie do restauracji. Tutaj z kolei widzimy, może Państwo widzieli te obrazki, mamy jacht Spirit One, zeszły rok luty w Portugalii. Dlaczego ten wypadek tutaj dałem, pomimo że zaczął się on od sztandowania, dlatego że i pomimo że to sztandowanie to w miarę dobrze przeżył, bo to jest miniony jacht wyprawowy i jak widzimy, nie za dużo się wydarzyło. Ale następnego dnia, zanim udało się ten jacht z powrotem ściągnąć wodę, żeby go odprowadzić do portu, przyszedł następny sztorm, który zdemolował łódkę i takie coś już było w miejscu. Na szczęście widzieliśmy o tym i jakby liczyliśmy się z tym, że takie coś może się wydarzyć, więc udało się wszystkie płyny wyciągnąć z łódki i doszło do zanieczyszczenia środowiska, bo dodatkowo na nieszczęście ta łódka wylądowała w parku narodowym w Portugalii.
ta plaża to jest park narodowy tam lokalny, więc jakby to jeszcze jakieś zanieczyszczenie środowiskowe szło w ogóle, także problemów było jeszcze więcej. Także skończyło się tak, że ta łódka została pocięta na elementy i wywieziona po prostu ciężarówkami z lotniska. Inny przykład na działanie siły wyższej, sił przyrody, tak, to jest zerowalna hala, w której zimowały łódki pod naporem wiatru. I to jest jeden z moich ulubionych obrazków, który obrazuje, jak nieprzewidywalne siły natury potrafią być. Mamy Szwajcarię. Jak widać z tyłu te łódki są, tu się nic nie stało. Co tu się wydarzyło? Tutaj mamy Keję, gdzie był prowadzony po prostu przewód z wodą. W nocy ten przewód się rozszczelnił, rozpylał wodę. W nocy temperatura spadła poniżej zera i cała woda osadziła się w postaci lodu na tych łódkach i pod ciężarem tego lodu te łódki potonęły. Także coś, co ciężko sobie wyobrazić, ale takie scenariusze potrafi dla nas przyroda przewidzieć. No dobra, co nam zostało? Kolizje oczywiście. 43% wypadków to są kolizje. Kolizja może wyglądać tak. Może wyglądać też tak. Tutaj mamy Maltese Falcon, jeden z największych, jeśli nie największych jachtów wariacyjnych. I tam stosunkowo mała 13-metrowa żaglówka. Żaglówka, czy ten słup jest na prawym plansie, Maltese jest na lewym, jak widać. Ciężka sytuacja, Maltese jest oczywiście ograniczony swoją manewrowością, jeszcze torem i tak dalej. Nie wnikając w szczegóły, generalnie co bym chciał Państwu przekazać, to jest to, że wszyscy jesteśmy ludźmi, tak? Widzę wśród Państwa wiele słów żeglarstwa i każdy ma tysiące mil przepłyniętych, ale każdy może się pomylić, tak? I nawet niepozornie dając się jachciku rozpowodować duże szkody. Tak? Inny przykład kolizji. Kolizja z nabrzeżem, bo kolizja to nie tylko łódka w łódkę, ale też kolizja z jakimiś elementami stałymi z nabrzeżem. To starsze zdjęcie, gdzie ta mała riba trochę o origami tak nastąpiło. To jest też fajne zdjęcie. Znowu kolizja z stałym elementem. Bardzo ciekawi mnie, co właściwie miał na myśli przez tą córkę. A nazwa tej łódki to jest Temporale Incendi 2. Nie wiadomo, co było z jedynką. No i kolizja z Marine Service. Ja Państwu dziękuję za uwagę w tej części. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam. Oczywiście też później jest przewidziana dyskusja, także dziękuję za tą część za uwagę, a w międzyczasie przełączę na drugą prezentację. Tak, możemy zastępem? Czy jakieś pytania się urodziły? Oprócz pracy w Nautikanu Bezpieczeństwa Jachtów też jakby podzielam taką funkcję, którą otrzymałem od Polskiego Związku Żeglarskiego, to znaczy jestem takim, nazwijmy to w sposób oficjalnym, łącznikowym między PZŻ-em a organizacją, która się nazywa OLC, czyli Offshore Racing Council. OLC przez lata rozwijała tak zwane Offshore Special Regulations. Przepisy, które dotyczą minimalnego wyposażenia rynkowego na jachtach. Teraz te Offshore Special Regulations zostały przeniesione pod skrzydła ISAF-u, także one nie znajdziemy źródłowy tekst na właśnie stronach ISAF-u. Właśnie na tej stronie aktualnie dzięki pomocy POZŻ-u ten tekst takiej najbardziej popularnej części jest tłumaczony na polski. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższego miesiąca uda się go opublikować. I czemu o tym mówię? Tak? Bo jak wszyscy wiemy, dużo rzeczy się zmienia, tak? Jakby gro jachtów rekreacyjnych
nie ma żadnych wymogów dotyczących minimalnego standardu wyposażenia. Te przepisy są rozwijane od jeśli się nie mylę, 1967 roku przez OMC i co cyklu dublerii są aktualizowane. Tak? Także to jest olbrzymia wiedza, mało znana w Polsce, bo głównie dotyczy, albo te przepisy są, stanowią wymóg w regatach morskich, że gromo żeglarzy rekreacyjnych o nich nie wie. Tak? Ja nie mówię o tym, żeby straszyć, że to trzeba było wprowadzić jako wymogi, ale to jest super referencja, jeśli szukamy takiej pomocy, tak naprawdę, w co powinniśmy się wyposażyć, tak? Jeśli płyniemy w jakiś rejs konkretny. I tak jak mówię, tu mamy olbrzymią, bardziej nowoczesną wiedzę na temat tego, co się sprawdza, tak? Bo te przepisy są stosowane tak w Volvo Ocean Race, czy w wielu mniejszych regatach bałtyckich, czy typu Mistrzostwa Europy, czy Świata, właśnie OLC. Te wszystkie regaty podlegają tym przepisom. A z takich ciekawostek, to teraz łódki właśnie klasy Volvo Ocean 65, które startują w tej chwili dookoła świata. Na przykład tam wprowadzono taki wynalazek na potrzeby ewentualnego złamania maszyn, tak? Bo gdy mamy maszyn, to potem mamy problem, albo musimy postawić jakiś jury, który kombinujemy z jakimiś tam skrawkami żagla, żeby gdzieś tam dopłynąć, tak? No i gdzieś na ośrodku oceanu, no to w jakimś kierunku trzeba dopłynąć, to zazwyczaj te łódki mają słabe silniki, żeby gdzieś tam powoli niewystarczający zapas paliwa, żeby gdzieś tam dopłynąć. Wprowadzono tak zwane emergency tanks, czyli lotace, które są spakowane w małą torbę i jeśli stracimy maszyn i wylądują za kurtę i mamy je postawić właśnie do jakiegoś szczątkowego kierunku, to możemy sobie puścić takie dalej zmieszczone, w jakimś kierunku można płynąć. Tak? Także to są takie, powiedzmy, pola doświadczalne, dzięki którym myślę, że prędzej czy później dojdzie to do takiego szerszego żeglarstwa. Ale właśnie mówię, to pod tym kątem, żeby pokazać, że również na tym polu rzeczy się zmieniają, tak? I jakby nowinki są wprowadzane, tak? I warto z nich korzystać i je śledzić. Tu akurat zdecydowałem przepisy żeglarstwa regatowego, ale tak samo się stosuje do każdego żeglarstwa, jakiekolwiek uprawiamy, tak? Decyzja o tym, czy płyniemy, czy nie płyniemy, tak naprawdę zależy od nas, tak? I o tym należy pamiętać i nic nas przed tą decyzją i tą odpowiedzialnością nie uchroni. Więc wracając z powrotem do tych przepisów, one są podzielone na de facto 7 kategorii, od 0 do 6 i patrząc pod tym kątem, gdzie płyniemy, w jaki rejon albo na jaką wodę, możemy sprawdzić sobie, w jakiej kategorii ten nasz rejs, czy te nasze regaty są, tak? Bo zaczynając od kategorii 0, które właśnie stosuje się dla regat oceanicznych, gdzie temperatura wody, jak widzimy, może spadać poniżej 500 stopni Celsjusza. Tak przechodzimy przez następne kategorie, gdzie mamy na przykład kategorię 4, gdzie pływamy w stosunkowo ciepłej wodzie osłoniętej i normalnie podczas dnia. Tak? I w naszej opinii właśnie to, co będziemy tłumaczyć, to jest właśnie kategoria 3 i 4, gdzie te kategorie głównie się sprawdzają właśnie do żeglugi zatokowej, czy w przypadku kategorii 3 do żeglugi bałtyckiej. Tak? Te dwa teksty tych dwóch kategorii są tłumaczone obecnie w Polsce. Także tu mamy listę, które pokazuje nam, obrazuje, przepraszam, w jakich obszarach się poruszamy, bo te przepisy, tak jak wspomniałem, w głównej mierze dotyczą wyposażenia ratunkowego naszego jachtu, ale także mówią sporo o konstrukcji. Oczywiście my, jeśli już jakiś dawny jacht mamy, to na tą konstrukcję nie mamy wpływu, ale też jest jakby referencja dla budowniczych jachtów. Mowa w nich chociażby o relingach, tak? Jakie powinny być odstępy między spółkami, czy jakiej wysokości te spółki powinny być w zależności od wielkości jachtu, albo tego, gdzie ten jacht pływa,
i cały szereg innych wytycznych. I tu chciałem pokazać, że te przepisy nie są bardzo straszne, są bardzo zjadliwe. I zaczynając od kategorii piątej, która powiedzmy jest taką żeglugą stricte przybrzeżną, tak? To jest jakby cały zakres, jeśli chodzi o wyposażenie jachtu dla kategorii piątej, tak? Gdzie mówimy o jakichś tam pompach zezowych, kompasach, gaśnicach, jeśli mam kuchenkę, kotwicy, kole ratunkowe, rzutce i kamizelkę, tak? To jest tak naprawdę to, co powinniśmy innymi, jeśli pływając, nie wiem, do dwóch dni powiedzmy, że tak? Jeśli pływamy już naprawdę w zatoce, to powinniśmy pomyśleć o tym, że ten jachtu jest do kategorii czwartej i to jest troszkę bardziej rozbudowane, ale też to nie jest straszne, tak? Bo mowa o tym, że już taka łyka powinna mieć religii, tak? Prawda? Z piątej kategorii de facto no, nie jest to jakoś tam bardzo wymagane, tak? I po kolei przychodząc, to ta prezentacja będzie też uzasadniona na stronie, więc nie ma sensu, żebym czytał te wszystkie pozycje. Ale z ciekawszych warto zwrócić uwagę, że w obu kategoriach czwartej, czyli tej zatokowej i tej bałtyckiej, na pewno to trzeba podać, bo to może zdarzyć się na przykład przez noc, ale na przykład w tej bałtyckiej już powinniśmy pomyśleć o zapasowych światach nawigacyjnych. Tak? Jest też fajna referencja mówiąca o tym, jaką moc powinien mieć silnik wyposażony, który jest wyposażony łódka. W kategorii czwartej może być to spokojnie silnik zabudowy. Mowa też o KF-kach, tak? Jeśli pływamy już wiadomo na wody, no to jest logiczne razie, więc pożywamy się stacjonarnej VHF-ki z jakąś tam zapasową anteną. A jest to zalecane, co się robi coraz bardziej popularne. Dalsze rzeczy, gaśnice, kotwice, tak, rozbicie w zależności od tego, jak duża jest łódka, latarki, jak też tego typu rzeczy bardzo naturalne. Coś, co jest na niewielu polskich jachtach spotykane, plan rozmieszczenia środków ruchowych. Bardzo fajna rzecz, tak? Powinniśmy mieć, albo zalecane jest, żeby w widocznym miejscu na całej załogi powinniśmy mieć plan, który mówi, gdzie jest apteczka, gdzie jest punkt głowy, tak? To jest zaznaczenie, gdzie co jest. Bo wiadomo, jak rzeczy się dzieją, one nie dzieją się w sobotę o 12 w południe, tak? Zazwyczaj się dzieją gdzieś tam o 5 rano albo w jakimś innym, zupełnie niespodziewanym momencie i łatwo popaść w panikę, tak? I wtedy mamy szybką referencję, gdzie coś się znajduje, gdzie coś potrzebujemy, cyk, albo wysłamy jakimś załogę, który na przykład z nami jest pierwszy raz, tak? Ale jest ten człowiek, który mógłby pomóc, ale jeśli on nie wie, gdzie znajduje się apteczka, to nam nie pomoże. Tak? Ale jeśli mamy taki plan, gdzie apteczka się znajduje, to każdy człowiek wtedy nam będzie w stanie pomóc. Informacje dla pirotechniki, rzutki, noże, żagle sztormowe, naturalne rzeczy, kamizelki, szelki oczywiście w kategorii bałtyckiej. Te zalecenia, one nie kończą się tylko na konstrukcji i wyposażeniu, tak? W wyższych kategoriach mowa też o wyszkoleniu załogi, tak? Ci, którzy pływają na południowy ocean, przechodzą szereg szkoleń indywidualnych, tak? Wiadomo, w tych popularniejszych fenach te szkolenia są rekomendowane, ale myślę, że dobrą praktyką i większość z Państwa się ze mną zgodzi jest to, że jeśli pływamy z nową załogą, pływamy z nowymi ludźmi, warto przynajmniej sobie opowiedzieć, tak, gdzie co się zajmuje, albo jak wygląda człowiek za burtą i tak dalej. Tak. Większość ludzi oczywiście z tym wiemy jakieś tam prawdopodobnie przeszkolenie w tym zakresie miał, ale tak, żeby przynajmniej ze sobą komunikować i jakby przynajmniej, żeby ludzie przywykli do tego słownictwa. Każdy z nas używa troszeczkę innego słownictwa, tak? Jeżeli bardziej po polsku i gdzieś tam są przeciągnięci tą angielską nomenklaturą, także przynajmniej, żeby te komendy, te zwroty były jednoznaczne i zrozumiałe, tak? Także wyszkolenie samej załogi też jest jakby częścią tych przepisów. Także jeszcze raz zachęcam do zerknięcia na tą stronę tutaj. Bardzo
bardzo fajny materiał, on jest sam ten główny materiał ma 120 stron, on jest też fajnie podzielony właśnie na poszczególne kategorie, tak? Jeśli wiemy, które kategorie nas interesuje, klikamy na odpowiednio i dostajemy wyciąg właśnie, który jest na aktualny dla tej kategorii. Także to jest wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć w tym zakresie, bo chciałem po prostu Państwa zainteresować tymi przepisami. Tak jak powiedziałem, zauważyliśmy, że są mało znane w Polsce, tak najczęściej się tym interesują, muszą pojechać gdzieś tam na dużą imprezę regatową za granicą. Natomiast ja osobiście uważam, że to jest aktualne niezależnie tego, czy ściągamy, czy nie, i jest to super aktualna referencja dla każdego żeglarza, który będzie gdziekolwiek. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego dnia i dużo przekazania następnej wiedzy w następnym spotkaniu.